Niedzielny poranek 29 października 1950 roku olbrzymia część Polaków zapamiętała do końca życia. Wszyscy bowiem trzymający oszczędności w bieliźniarce obudzili się w wyniku wymiany pieniędzy o 2/3 ubożsi. Polacy zostali pozbawieni oszczędności po raz trzeci w ciągu zaledwie 11 lat. Najpierw pochłonął je upadek państwa w 1939 roku, potem wymiana pieniędzy w latach 1944-45. Jeżeli te straty można było jeszcze wytłumaczyć wojną, to akcja przeprowadzona w 1950 roku była wyrachowanym, starannie przygotowanym działaniem władz, mającym na celu dopasowanie złotówki do obratniego rubla, zmniejszenie nacisku na pustoszejący rynek i uderzenie w resztki prywatnej inicjatywy. Jak przy każdej wymianie, na której władze chciały zarobić, w ZSRR przeprowadzono taką w grudniu 1947 roku, oszczędności trzymane w skarpecie wymieniano po kursie znacznie bardziej niekorzystnym niż pensje, ceny i wkłady bankowe. Pierwsze 100 do 1, drugie 100 do 3. Gwarancją powodzenia takiej operacji było zaskoczenie. Trzeba przyznać, że to się władzom udało. Ojcowie Bernardyni z Czerniakowskiej w Warszawie donosił 30 października agent Urzędu Bezpieczeństwa, wyrażają podziw z powodu sprawności organizacyjnej aparatu państwowego, który potrafił zachować fakt wymiany w takiej konspiracji. Tego samego dnia w kolejce do punktu wymiany w Kolbuszowej wyrażano podziw w nieco innej formie. Niech szlak trafi Amerykę za to, że nie ma dobrego wywiadu w Polsce i nie uprzedziła ludności o mającej nastąpić wymianie pieniędzy. Rzeczywiście, całą operację przygotowywano w takiej tajemnicy, że o szczegółach wiedziało zaledwie kilka osób spośród partyjnego establishmentu. W rezultacie o pracach nad tak zwanym nowym systemem pieniężnym do dziś wiemy niewiele, chociaż nowa waluta czekała w skarbcach już od dłuższego czasu. Drukowane bowiem przede wszystkim za granicą banknoty noszą datę 1948, a wybity również poza Polską bilon 1949. Możemy również tylko spekulować, dlaczego wybrano właśnie przełom października i listopada 1950 roku. A więc dopiero w marcu 1950 roku przyjęto w ZSRR nowy parytet dla rubla 0,22 grama złota. Należało też rozpocząć akcję tuż przed ogólnie przyjętą datą wypłat wynagrodzeń. Jesień była dogodna także z innych powodów. Aura nie utrudniała władzom logistyki, ale nie sprzyjała ewentualnym sprzeciwom społeczeństwa. Nie bez znaczenia był fakt, że chłopi już sprzedali plony i dysponowali gotówką, a mieszkańcy miast nie zdążyli jeszcze wydać oszczędności na zimowe zakupy, takie jak opał i odzież. Także w odpowiedzialnym za całą operację Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego szczegóły znała tylko garstka najbardziej zaufanych. Dopiero 2 dni przed rozpoczęciem akcji o nadejściu specjalnych transportów, nie określono jednak jakich, zostały poinformowane wojewódzkie urzędy bezpieczeństwa publicznego. Odpowiedzialnością za odpowiednie przyjęcie i zabezpieczenie obciążono personalnie ich szefów. Stan pogotowia dla Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej ogłoszono od północy z 28 na 29 października. Funkcjonariusze wspierani przez wojsko mieli zapewnić transport pieniędzy do punktów wymiany w powiatach i gminach, a potem je ochraniać. Szczególną uwagą mieli otoczyć kasy w terenie, gdzie prawdopodobieństwo zarówno oszustw, jak i napadów zbrojnych były największe. Ubecy i milicjanci wspomagani przez ORMO, SOK, aktywistów partyjnych i młodzieżowych mieli również zadbać o odpowiednie funkcjonowanie sklepów, sieci handlowej, poczty, kolei i usług. Polecono zaktywizować całą agenturę zobligowaną do donoszenia o każdej podejrzanej pogłosce, wrogiej wypowiedzi, ulotce, próbie sabotażu, strajku czy zbiegowiska. Nie ulegało wątpliwości, że do tajemnicy muszą zostać dopuszczeni w ostatniej chwili również bankowcy, handlowcy i drukarze. Wezwani na sobotę 28 października do stolicy dyrektorzy wojewódzkich oddziałów NBP już od godziny 15 nie mogli opuszczać pomieszczeń, w których odbywało się szkolenie. Kiedy wieczorem zaczęli się rozjeżdżać do swoich miast, każdemu towarzyszył pracownik NBP. Można tylko przypuszczać, że nagłe zwołanie do Warszawy prominentnych bankowców
mogło być jakąś wskazówką, gdyż ruch w bankach był tego dnia wyraźnie większy niż w przeciętną sobotę. Od samego rana chroniony był Dom Słowa Polskiego, gdzie drukowano niedzielne gazety donoszące o reformie. Zarówno tam, jak w Sejmie i Ministerstwie Handlu Wewnętrznego założono podsłuchy telefoniczne, a wieczorem 28 października po prostu odcięto połączenia. Szkolenie pracowników MHW zaczęło się o godzinie 18. Żaden z uczestników nie mógł opuścić piętra w domu towarowym przy ulicy Widok. Dopiero po 11 wieczorem zaczęli się rozjeżdżać, również w towarzystwie funkcjonariuszy UB po kraju. O godzinie 23 reforma walutowa była już nie tylko planem, ale od kwadransa faktem. Kiedy bowiem wieczorem posłowie powrócili na salę obrad, okazało się, że towarzyszy im m.in. premier Józef Cyrankiewicz, odpowiedzialny za gospodarkę wicepremier Hilary Minc i minister obrony narodowej Konstanty Rokossowski. Wkrótce stało się jasne, dlaczego nudną dotychczas sesję zaszczycili tacy goście. Wicemarszałek Wacław Barcikowski zapowiedział bowiem nowy punkt obrad, zgłoszone przez Radę Państwa i rząd ustawy o zmianie systemu pieniężnego. Powody i założenia reformy tłumaczył minister finansów Konstanty Dąbrowski. Wskazywał, jak mocny będzie nowy polski pieniądz oparty na parytecie złota. 1 złoty to 0,22 grama kruszcu, odpowiadający teraz nie tylko jednemu radzieckiemu rublowi, ale i ćwierci amerykańskiego dolara. Tym samym nowa złotówka była teoretycznie mocniejsza niż przed wojną. Nowy pieniądz miał nie tylko sprzyjać stałemu podnoszeniu się realnej wartości płac i zarobków, czy rozwojowi oszczędności pieniężnych ludności, ale również wzmocnić wymianę między wsią i miastem oraz ogólnie przyczynić się do rozwoju gospodarki. Mówca podkreślał, że reforma uderzy przede wszystkim w kapitalistów i spekulantów, pozbawiając ich poważnej części nagrabionych kapitałów. Niemało miejsca poświęcił zasadom wymiany, która miała się rozpocząć w poniedziałek, 30 października i potrwać do 8 listopada. Następnie zaprezentował kolejną ustawę zakazującą posiadania dewiz oraz kruszców w postaci nieużytkowej. Zapowiedział również podwyżkę o 50% od 30 października ceny wódki, co motywował walką z alkoholizmem. W dyskusji wzięły udział zaledwie dwie osoby, szef związków zawodowych Wiktor Kłosiewicz i Józef Ozga Michalski jako przedstawiciel chłopów i entuzjastycznie poparli rządowe pomysły. Obie ustawy uchwalono jednogłośnie i przyjęto hucznymi oklaskami. O godzinie 22:45 wicemarszałek Barcikowski ogłosił zamknięcie obrad.